Myślę, że oba polskie kluby w Lidze Europejskiej mają szansę na awans do 1/8 finału. Chociaż grają z teoretycznie silniejszymi od siebie rywalami, większe szanse daje na to Wiśle. Bardzo bolą te niewykorzystane szanse z tych pierwszych meczów w Polsce. Legia była drużyną lepszą u siebie, na tej zmrożonej murawie. Nie mogli całej pełni techniki pokazać Portugalczycy ze Sportingu i powinna była wygrać to spotkanie 2-0 przynajmniej. Głupio stracone dwie bramki. Ciężko będzie w rewanżu, zwłaszcza że nie wiadomo do końca, czy zagra Maciej Rybus, a jeśli nawet zagra i on, i Marcin Komorowski, to z głowami już w Kaukazie, myślami już przy tym, jak sobie ułożyć życie w nowej drużynie w Tereku Grozny. Mecz ten przegrany z Górnikiem w Zabrze pokazał, że jednak jest ciężko, ale tutaj jest pytanie, jaką Legię zobaczymy. Legia już mocno osłabiana potrafiła na wyjeździe zagrać heroiczne spotkania, choćby ze Spartakiem w Moskwie, bez swoich kluczowych wtedy piłkarzy, bez Mirosława Radowicza między innymi. Bez Borysiuka, bez Rybusa, albo z Rybusem i Komorowskim z myślami już w Groznym Legia, ale Sporting nie ma lepszego momentu, żeby przesądzić to spotkanie na swoją korzyść. Szkoda, że to nie było jednak 2-1, wówczas ja wierzyłbym w remis w Portugalii i chociaż daje jakieś tam szanse Legii na wygraną, bo to trzeba wygrać, nie da się tego zremisować 3-3, to jednak gdybym miał obstawiać wynik, to jakoś tak nie do końca dowierzam w ten mocno naprawdę osłabiony zespół. Wielka krzywda zrobiona przez władzę klubu Maciejowi Skorzy, któremu właśnie dni przed rozpoczęciem rundy, nie miesiąc wcześniej, żeby szukać jakichś wartościowych zastępców, żeby ich zgłosić do rozgrywek, odbiera się, łamie się kręgosłup, zabiera się trzech kluczowych piłkarzy, dlatego stawiam tam w Portugalii na remis 1-1 i jednak niestety awans niezasłużony Sportingu, bo jak się patrzy na przykład na ten ostatni ligowy mecz Sportingu, przegrana 0-1 z Paco, gol samobójczy, chociaż tam też stratę ponieśli Portugalczycy, Gucci, Onijewu, kontuzja i Rinaldo, zabraknie ich w rewanżu. No szanse jednak jakieś są, ale jakoś o wiele bardziej wierzę w Wisłę. Ich rywal Standard też zaprezentował się w Krakowie zupełnie przeciętnie. Wisła w 10, naprawdę nie widać było różnicy, grała jakby miała 11 zawodników na boisku, była drużyną lepszą, w dodatku jest na fali, bo inaczej jest jak w przypadku Legii stracić prowadzenie w końcówce i z rozczarowaniem schodzić z murawy, a inaczej jednak ten remis jest w przypadku Wisły, gdzie się goniło wynik i w 10 Wisła strzeliła tą bramkę. Standard też rozczarował w ostatniej ligowej kolejce, 2-4, porażka z Warem, czyli z przeciętniakiem kompletnym, też w tej drużynie źle się dzieje, między innymi w tym spotkaniu nie zagrał ten turecki bramkarz, świetny skądinąd, ale taki bardzo, bardzo nierówny, młody jeszcze i mający heroiczne występy na koncie, ale i również takie lekko kompromitujące. I tu właśnie jeszcze jest pytanie wielkie, jak Wisła zareaguje na całe to zamieszanie z Patrykiem Małeckim, który już wiemy teraz został od drużyny odsunięty, nawet nie zesłany do młodej ekstraklasy, za to takie zachowanie kontrowersyjne, które absolutnie należy potępić. Nie mówię tu o odmówieniu tam podziękowania trenerowi po meczu, no ale tej jego wypowiedzi, że już w Wiśle nie chce grać, mówił, że już chce grać w młodej ekstraklasie, że odchodzi, później przepraszał. Ja mimo wszystko traktuję Małeckiego z sympatią, bo wszystkie te jego wybryki i te wcześniejsze, przecież on odmawiał gry już Henrykowi Kasperczakowi, zupełnie niepolitycznie ochrzaniał pikników, czy tych kibiców, którzy od święta tylko dopingują, bo gwizdali, a nie kibicowali drużynie do końca. Wszystkie te wybryki wynikały z takiej pasji, woli gry, z tego, że chciał za bardzo. Frustrował się, jak go ściągano wcześniej. Frustrował się tym, że nie przedłużano z nim kontraktu. Ja go nawet porównałem, choć to karkołomne porównanie do Carlosa Teveza, nie pod względem sportowym, tylko tego, że pakował się w kłopoty przez tą taką chęć gry. No, uważał, że jest dobry, że jest podporą drużyny, a tutaj nie przedłużają z nim kontraktu z Tevezem w Manchesterze United. Potem, mimo że był najlepszym strzelcem drużyny w sezonie, 26 goli w sezonie, został kapitanem, to go się sadza na ławce, między innymi dlatego z tej ławki nie podniósł się w meczu z Bayernem i odleciał do Argentyny. Żal mi, że tak wielki piłkarz psuje sobie karierę. Któż poważny na poważnych zasadach go teraz zatrudni? Szkoda po prostu go dla piłki, jak samo dla naszej piłki. Szkoda Patryka Małeckiego, bo to jednak jest, mało jest takich zawodników z pasją. No on przecież w tej Wiśle zostawił serce, nawet tatuaż sobie zrobił z legendą klubu Henrykiem Rejmanem. Można go nie lubić, może kogoś irytować, że taki boiskowy trochę gangsterek, ale ja za to serce wkładane w grę. Po prostu go żałuję, że tak to się potoczyło i że klub właściwie go skreślił, nie dał mu tej drugiej szansy, jaką kilkakrotnie dostawał, drugą i trzecią i czwartą teraz. Niemniej nie sądzę, żeby to miało specjalny jakiś wpływ na mecz ze Standardem, jest zwłaszcza, że akurat w tych obu meczach trzeba sobie to powiedzieć. Małecki był jednym z gorszych zawodników, słusznie został ściągany zresztą z boiska i słusznie widać było, że specjalnie jakoś drużyny w Lubinie nie osłabił, choć ten remis 2-2 niepokoi, ale wierzę, że Wisła jest w stanie sobie poradzić i tutaj stawiałbym na taki może nawet sensacyjne zwycięstwo, nie remis 2-2, myślałem o tym, a wręcz sensacyjne zwycięstwo 2-1. Ma potencjał Wisła, ma świetnych indywidualistów jak Melikson, jak Iliew, jak Genkow, jak Biton, więc stawiam tutaj na awans Wisły. I z tych meczów Ligi Europejskiej jeszcze jeden ciekawy, no bo właśnie nie ma tutaj dużo znaków zapytania. Oba kluby z Manchesteru już raczej po wyjazdowych zwycięstwach i City, i United z Ajaxem raczej powinny awansować, ale ciekawa jeszcze moim zdaniem jest rywalizacja Walencji ze Stoke, chociaż w pierwszym meczu na wyjeździe jednak Britannia Stadium, taka twierdza w Premier League, jednak tutaj padła 1-0, ale wszystko jest możliwe. Peter Crouch i jego koledzy drwale, myślę, że są w stanie zabić futbol, okiełznać Walencję. Walencja ma swoje kłopoty, jest rozbita po tej wysokiej porażce z Barceloną. Niemniej to jest takie starcie dawnego brytyjskiego futbolu, takiego sprzed chyba jeszcze nawet lat 90. czy z początków lat 90. siłowego, kick and rushowego z pięknym futbolu hiszpańskiego. Chętnie zobaczę ten mecz i tutaj stawiam tak przekornie trochę 1-0 dla Stoke, dogrywka. No i już co się wydarzy w dogrywce nie mam pojęcia, ale jestem zdania, że Stoke może jednak pokazać charakter. Ma na pewno wielki i może Walencję stłamsić i właśnie odrobić te straty z pierwszego meczu. Stawiam na 1-0 w meczu z Walencji ze Stoke.